Pan co, jeden i drugi to powinien siedzieć. Gówno, prawda. Zresztą ci panowie są obrzydliwi. Ten... O Jezu, że nie? Nie daj Boże. Ale... Nie, nie. No bo Jarosław Kaczyński to... mówi, że aleluja i do przodu. O, tak, tak. Tak, i ja go nienawidzę. O, nie pan kosy wsadzi. Paków, o Jarosława Kaczyńskiego i ojca dyrektora. Czekam na ciebie pół godziny. A ty co? Niech go szlak wytrafi. Niech pan odejdzie ode mnie, bo się wbije zaraz. Bo to jest kawał kury. Trzeba słowa ojca dyrektora, aleluja i do przodu, traktować jako wskazanie, mówił w kontekście zbliżających się wyborów Jarosław Kaczyński. Trzeba te słowa, które tak często powtarza ojciec dyrektor, aleluja i do przodu, traktować jako wskazanie. Traktować jako wskazanie, które prowadzić nas będzie po raz kolejny do zwycięstwa. A słowa te padły na Jasnej Górze w ramach 32. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. Według opozycji prezes PiS przy obrazie Panny Świętej co jasnej broni Częstochowy uprawia politykę. Przedstawiciele PiSu z kolei zwracają uwagę na wielki patriotyzm prezesa oraz wielki patriotyzm Tadeusza Rydzyka. W całą sprawę zamieszany jest jeszcze miecz z okresu Mieszka I, który na ręce Tadeusza Rydzyka złożył minister Jacek Sasin, a miecz ten jest o wartości 250 tysięcy złotych. Dziś zapytamy Polaków, co na ten temat myślą. Czy pani to nie przeszkadza, że polityk przemawia na Jasnej Górze, bo niektórym to przeszkadza? Wie pan, ostatecznie, jeżeli nie wiem, czy to prawda, ale kiedyś krążyły pogłoski w radiu i w mediach, że Jarosław Kaczyński wywodzi się od pierwszego naszego króla Polski. Więc jak na Jasnej Górze przemawia, to jest to związane z tym, że się czuje nadal królem. Czyli ma legitymację? Że... No tak. A. Sam sobie ją dał i ją ma. Jarosław Kaczyński jest obrzydliwy facet. Bardzo ganię go za to wszystko, co wyrabia. Mam już 84 lata i po prostu jeszcze takiego armagedonu nie było, jak jest za jego panowania. No więc jeżeli ktoś się uważa za kogoś i pewne cechy sobie przypisuje, to jak mu się to odbierze? No a pani jako obywatelce Rzeczypospolitej to przeszkadza czy nie przeszkadza? Czy ma pani obojętny stosunek? Tam niech sobie przemawiają. Państwo nie powinno być związane z Kościołem. To wszystko. Dziękuję. Pani jest nawiedzona, wie pani? Pani ma tu. Mam. Proszę pani, tu mam i w d***ie mam jeszcze. No ma pani, ma a pani ma też w swojej d***ie i gdzie indziej. Pani jest beznadziejna. Co nie, beznadziejna? Ale a pani, beznadziejna. Dlaczego pani mi ubliża? Ja pani nie ubliżę, tylko mówię pani, że pani ma konstytucję i powinno się trzymać konstytucji. A pani wiara powinna być wiarą. No a nie wiara... No, ale... No dobrze, a pani jak uważa, że pani tak się oburzyła? Że to, czy pani to przeszkadza, że polityk przemawia na Jasnej Górze, czy że nie? No oczywiście, to, że tak. Że pani to przeszkadza. Co ma piernik do wiatraka? Co ma religia do polityki? Religia powinna być oddzielna, a polityka oddzielna. Aha, no bo właśnie widzi pani, na Jasnej Górze Jarosław Kaczyński mówił, że zbliżają się wybory. Pan Jarosław Kaczyński to jest dla mnie oszołom i koniec. Nie pan kosy wsadzi. A dlaczego? Dlatego. No bo on mówi, że aleluja i niech go szlak wytrafi, niech pan odejdzie ode mnie, bo się wbije zaraz. Jarosława Kaczyńskiego i ojca dyrektora, bo w ten... O Jezu, że nie? Nie daj Boże. Ale... Nie, nie. No bo Jarosław Kaczyński mówi, że aleluja i do przodu. O, tak, tak, tak. I ja go nienawidzę. Aż tak? Aż tak. Ale no bo właśnie pytamy, czy Jasna Góra to miejsce, żeby agitować nie, politycznie. Absolutnie. Że nie, absolutnie. A on właśnie uważa, że on nie agitował. I tak widzi pani. O, no tak jest. Proszę pana, on może wszystko powiedzieć. Aha. Ale że Jasna Góra to nie jest miejsce na takie... Nie. Ciemnotę ludziom wciskają i wie pani, dlatego tak. Czyli minus. Minus. Dlaczego nie wypada? Na Jasnej Górze dlaczego nie wypada? Przecież Jasna Góra to jest nasz stary kościół. Bardzo, bardzo. Jak to się mówi, dobry, przeżył szwedzką, jak to się mówi, nawałę. Polityk nie jest obywatelem,
No jest. Rozmawia. No właśnie, no to dlaczego ma nie? No bo mówią, że on tam uprawia agitację polityczną, no. Że może przemawiać, ale no tak wie pani. Że... Opozycja nie takie rzeczy mówi, niektóre to nie wiem jak mogą z ust wychodzić. No bo wie pan, no bo to chodzi o to właśnie, że to jest miejsce, ale dla duchownych, żeby przemawiać, a nie dla no, ludzi świeckich, może tak? No dlaczego nie? No to przecież ile razy jak to się mówi, kazania mówią, jak to się mówi, czy po kazaniu mówią osoby cywilne, nie kościele, nie księża. Prawidłowo, no. Czyli panu to nie przeszkadza? Nie przeszkadza, proszę pana, jestem za. Czyli pani to nie przeszkadza? Jak... Nie, wręcz przeciwnie, bo nie wszyscy jeszcze słuchają odpowiednich środków masowego przekazu i dobrze byłoby, żeby w końcu zapoznali się z tą prawdą. Jest pan za? Jestem za. Nie, za mało tak jest właśnie, żeby... No właśnie, a to jak pan myśli, z czego wynika to, że tylko Jarosław Kaczyński tam przemawia w takim razie, a nie... A dlaczego? No akurat, bo on chciał to, jak to się przemawiać. Może jak się znajdą inni, będą przemawiać, no. A jak pani myśli, z czego to wynika, że jedzie prezes partii na Jasną Górę no, i na Jasnej Górze przemawia no, przecież, obok duchownych? Przecież chcą, żeby im nagonić tych ludzi, którzy... Oni i tak na stałe mają ten elektorat, na stałe mają. Po prostu to są ludzie niereformowalni, którzy ślepi są, nie widzą, Bolko opowiada. No tak, kradną, ale dają i nam. A co nam dają? Część, maleńką cząsteczkę oddają nam tego, co nam wzięli. No bo to jeszcze niektórzy podnoszą, że ojciec Tadeusz Rydzyk tam, no na jego ręce został złożony miecz z okresu Mieszka I, tam za 250 tysięcy złotych, no i to też tak ludzi trochę oburza. No dlaczego? Tak... Jeżeli dostał, jak to się mówi, jeżeli dostał, no dlaczego nie? Mm-hmm. No przecież jakby pan dostał, no to jakie pretensje mieć do pana? Mm-hmm. To aby tylko nie od bandyty, no to... To jest po prostu zwykły bandytyzm. Jeszcze powinien uklęknąć przed nim, tak? Mm-hmm. Zawsze jak się przychodzi do kogoś gościnie, to się jakieś prezenty akurat miał taki, co najlepsze dał. No absolutnie nie powinno być. Nie powinno być. No ale wie pan, no Jarosław Kaczyński mówi, że to nie była agitacja polityczna, tylko on jest człowiekiem wierzącym, uczestniczył w pielgrzymce, no a przy okazji zabrał tam głos. Pan co, jeden i drugi to powinien siedzieć w więzieniu. Znaczy, że aż tak? Tak. Zdecydowanie. No bo tu wie pan, no tam ojciec dyrektor to ma i swoją szkołę i tam no te... A widział pan jego święcenia kapłańskie? Nie ma nigdzie w internecie. Nie ma, żeby... Nie ma. Nie ma żadnych świadczeń, że on ma święcenia kapłańskie. Dokumentacji związanej. Najprawdopodobniej KGB mu to zrobiło, no, albo Stasi. Ten weekend Jarosław Kaczyński przemawiał na Jasnej Górze i mówił, że trzeba słuchać ojca Tadeusza Rydzyka, że aleluja i do przodu. I opozycja mówi, że Jasna Góra nie jest miejscem do agitacji politycznej, a z kolei przedstawiciele PiS-u mówią, że to nie była agitacja. No i teraz... To była agitacja i to miejsce nie jest... miejscem na agitację. I pani uważa, że niestosownie jest tak właśnie pana, mówić o wyborach na Jasnej to Górze? To jest po prostu oszołomstwo i przekupstwo. Ma rację opozycja. Opozycja. Nie na Jasnej Górze, no to my się tylko modlimy, a nie gadamy tak. O. Tak samo jak i ten, Rydzyk i ten. No tak. Podobno no, się bawili ładnie. Ja nie oglądałam no akurat tam... telewizji, ale... Podobno sobie ładnie tańczyli. Z PiS-u to mówią, że on wcale tam nie agitował i że właśnie to jest taka oznaka patriotyzmu, emanacja wiary. No i... Gówno prawda. Tego nienawidzę. Ojca dyrektora? Bardzo. A dlaczego? Dlatego... Wie pani, no mówią, że ma swoją fundację, szkołę. Tak, i dużo pieniędzy bierze od emerytów, dużo pieniędzy bierze od rencistów, bo muszą wpłacać, a ten to dał. Rencistom, emerytom. Jarosław Kaczyński. Tak, oczywiście. Dał wszystko dla ludzi. No to widzi pani, no to tutaj tak. Pani tak mówi, że darzy sympatią Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście ale i tak nie będę. Nie darzy zbytnią sympatią nie. ojca dyrektora. Nie. Ale, no ale Jarosław Kaczyński. A po, mówi, mogę żeby coś słuchać. Powiedzieć? No tak. Dla mnie to jest kawał. Sukin syna i tyle. Tylko pieniądze, pieniądze, pieniądze. Ten chociaż daje, a ten zabiera ludziom. A ten nic nie daje. Nic nie daje. A komu dał? Ja byłam przypadkiem na wsi, gdzie zapowiadali, że będzie ojciec Rydzyk. Przyjechał, coś tam klepał, jakieś bzdury, to w Radecznicy było w miejscu świętym, świętego Antoniego. I potem było, a teraz będą dary dla ojca Rydzyka. To sobie wyobrażam, że na wsi jedna pani przyniesie chleb na haftowanej serwetce, druga pani coś tam fajnego jakiegoś z rejonu.
a każdy przynosił kopertkę, dar dla ojca Ryzyka i w rączkę go całował. Tak mamy. Powie pan mi, ja jestem inwalidką i co? Ja coś dostałam od niego? Nic. No, ale poczekaj na mnie na tam. Na duchu tak może panią umocnić. Nie, ja do kościoła chodzę, nie powiem, że nie, bo chodzę do kościoła, ale nie dla niego, tylko dla was, sama dla siebie. Czyli nie przekonuje pani? Nie. Czyli ja za nim jestem. Za Kazickim to zawsze pójdę, bo wiem, że tak. Ale za ojcem nie, tak? Nie, dyrektora. Za nim, za Ryzykiem na pewno nie. Bo to jest kawał skurwysyna i pedofila. Non stop w klerze są pedofile, gwałcą, wszystko robią. A ten chociaż coś robi. Dla ludzi i dla społeczeństwa. Ale ja jestem za Kaczyńskim. Ale jest pani za Jarosławem. Tak, tak, tutaj jestem za Kaczyńskim. Popiera pani jego politykę. Oczywiście, jest tak jest. Dziękuję. Uważam, że bardzo dużo zrobił dla Polski, bo się nic nie działo, a teraz coś się dzieje. I pani jako seniorce lepiej się żyje. Oczywiście, oczywiście. Czyli tutaj plus. Oczywiście, że na plus. Ja jestem człowiekiem niewierzącym i akurat, mimo że moja babcia w 1/3 odbudowała ten kościół kiedyś, to ja sam jestem niewierzący. Natomiast oczywiście, że jestem oburzony, dlatego że wykorzystywanie, mówiąc tak ładnie, obiektów kultu religijnego dla celów politycznych jest obrzydliwe. Ja na jego temat więcej nie chcę mówić. A co pani uważa, jak na ręce ojca dyrektora jest składany miecz z czasów Mieszka I przez ministra Sasina? Wie pan co, już takich głupot, jakie są teraz w Polsce, tak obrzydliwe, to jeszcze nigdy nie było. Nigdy jak Polska długo istnieje, tak jeszcze nie było. To są oszołomy, nie wiem skąd wzięci i niech jak najszybciej się skończą, niech idą w zaświaty. Zresztą ci panowie są obrzydliwi. Czyli minus, no. No zdecydowanie. Paków o Jarosława Kaczyńskiego i ojca dyrektora. Czekam na ciebie pół godziny, a ty co? A co pani myśli o tym, jak minister Jacek Sasin składa na ręce właśnie ojca dyrektora miec za 250 tysięcy złotych tam w czasów Mieszka I? Wie pan, ludzie żyją w biedzie, a takie pieniądze wydaje się dla kogoś, ja tego nie mogę zrozumieć. No można dać jakiś podarek, drobny upominek, no ale nie za takie kwoty. No. No bo wie pani jeszcze, minister Sasin tego dnia na ręce ojca Tadeusza Rydzyka złożył miecz z okresu Mieszka I za nasze pieniądze, proszę pana. Za nas wszystkich Polaków. Z naszych podatków. I panią to oburza, czy nie? Oczywiście, że oburza. A pana nie? A to w ogóle jest dla mnie jakieś nieporozumienie. Że Tadeusz Rydzyk? Tak, że to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, proszę pana. No przecież pierwsze audycje Radia Maryja były z Uralu. Z nadajników. No właśnie, i teraz nagle tak Jarosław Kaczyński zmienił zdanie i już tego nie pamiętam. No właśnie. Jest wstrętny i zarówno jeden, jak i drugi. A generalnie to jest tak kłamstwem opanowane wszystko w naszym kraju. Jak człowiek patrzy na to, co wyrabiają, jak się nie liczą z ludźmi, to w ogóle jest porażające. No a no tutaj niektórzy seniorzy mówią, że dzięki właśnie PiS-owi mają 13, 14, waloryzacje wysokie. Jak proszę to teraz? Pana, to jest tak. Bardzo wielu ludzi już ma problemy z myśleniem starszych, wiem po sobie. No i jak liczy, że dostanie tam 1000 zł, to jest cud. Ale potem jakby policzył naprawdę, gdzie dostaje za przeproszeniem w tyłek, to nie ma tego 1000 zł. To w ogóle jest... To nie jest równoważnik tego, co powinien dostawać co miesiąc. Po co jemu raz tam 1000 zł? Niech by dostawał 500 zł co miesiąc, powiedzmy. No jestem absolutnie przeciwko całemu rządowi, niestety. No to czyli podsumowując, Jasna Góra nie jest miejscem dla... Absolutnie. Bo wie pani, no on mówi, że jest właśnie, że wierny tam, no przyszedł jako wierny na pielgrzymkę i że zabrał głos i że tak... Że to nie była agitacja polityczna. Tak próbuję przekonywać. Proszę pana, on też już jest wiekowy. On nie bardzo wie, co mówi chyba. Tak podejrzewam. No bo normalny człowiek myślący, człowiek z takim wykształceniem, co nie bądź, albo co nie bądź.
to w ogóle pojęcie ludzkie przechodzi, że można takie rzeczy opowiadać. Jestem absolutnie przeciwna. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy polityk ma legitymację, by przemawiać na Jasnej Górze? No i co z tym mieczem? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli materiał ten przypadł wam do gustu, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale. Eryk Błaszak, goniec.pl. Tylko płatne. Mekambe jestem. A, Mekambe. Lepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe. No to nie stać nas na Mekambe. Wszystkiego dobrego.